Dzień dobry, mam na imię Paweł, witam Was z salonu Klasyczne Buty. Dzisiaj chciałem Wam opowiedzieć, jak się ubierać tak, żeby w zimę było nam ciepło i komfortowo. Zanim jednak przejdę do meritum i poproszę Was tradycyjnie o subskrypcję, o dzwoneczek, o polubienie filmu, o komentarze, napiszcie, czy Wy jesteście z maźluchami, czy przeciwnie, lubicie morsować i chodzicie półnago jak Wim Hof zimą. Proszę Was o komentarze, o dyskusję i zapraszam do filmu. Moi drodzy, jak już wielokrotnie mówiłem, do pracy dojeżdżam kolejką i zazwyczaj jest tak, kiedy w takich miesiącach zimowych wchodzę do kolejki, zazwyczaj tam grzeją, żeby nie było, to nie jest tak, że wchodzę do mroźnego pociągu, zazwyczaj jest tam ogrzewanie włączone, wchodzę i patrzę, że 90% ludzi siedzi w krótkach i czapkach, a jest w miarę ciepło. Co mnie zawsze zastanawia, bo to jest taka godzina drogi, porządna godzina drogi, jak ja wsiądę, jeszcze jest. Mimo to ci ludzie tą godzinę siedzą w krótkach i w czapkach. Zaledwie parę osób, w tym ja, zdejmuje krótki, zdejmuje czapki, wiesza je, siada w swetrze i siedzi sobie spokojnie, albo śpi, bo ja często śpię w tej kolejce. Więc pomyślałem sobie, dlaczego? O co tu chodzi? Czy ludzie lubią, nie wiem, gotować się? Wszyscy nagle są takimi zmarzluchami, tylko ja i jeszcze parę osób na świecie lubi, żeby nim nie było za gorąco. No nie mam pojęcia, ale zacząłem się im przyglądać, jak to ja. Jestem dziwny, już moja żona mi to powiedziała, bo patrzę po ludziach, jak oni się ubierają, jak buty noszą. Myślę, że niedługo mnie tam zamkną w jakimś wariatkowie albo wyproszą z tej kolejki, ale patrzę i okazało się, że większość ludzi, którzy, albo wszyscy ludzie, którzy tak jak ja, zdjęli te kurtki i siedzą normalnie w pociągu, po prostu jest właściwie ubrana. Mianowicie pod kurtką miała coś cieplejszego. Miała jakiś sweter, jeżeli chodzi o panie, to jakąś wełnianą sukienkę, rozpinany kardigan panowie i pod tym koszula. I w związku z tym mogą normalnie funkcjonować. I jak zauważyłem, większość ludzi popełnia zasadniczy błąd, mianowicie koncentruje się na kurtce. Ta kurtka musi być maksymalnie ciepła. To musi być coś super ciepłego, jakby oni w tej kurtce chcieli zdobyć biegun północny albo południowy. I powoduje to, że ta kurtka jest zazwyczaj za ciepła. No bo ile razy mamy minus 30 stopni w Polsce? No bardzo rzadko, może się z raz czy dwa zdarzy. Zazwyczaj tutaj mamy koło zera zimą, no minus 5. Dzisiaj rano, jak wychodziłem z domu, było minus 11 o 6 rano na Kaszubę. I też doszedłem spokojnie do domu, do tej kolejki. A w kolejce siedziałem w całym swetrze. Więc większość z nas koncentruje się na tej kurtce, która musi być super ciepła, a pod spodem ma już coś mniej ciepłego. W związku z tym dochodzi do takiej sytuacji, że tą kurtkę mogliby zdjąć, nie zdejmują jej, ponieważ jak ją zdejmą, to będzie im zimno. No bo jeżeli ktoś przyszedł w jakimś bawełnianym sweterku, to jeżeli zdejmie tą kurtkę i na przykład jest w pociągu, jest nawet w restauracji, jest w jakimś takim miejscu, gdzie jest tam te 15-20 stopni, to jest mu chłodno. W związku z tym siedzi w tej kurtce, w której no już było za ciepło, jak było minus 10 na zewnątrz, a co dopiero kiedy jest plus 17, to już w ogóle się gotuje. I z tego wynika cały problem. Mianowicie są materiały, które zapewniają komfort termiczny, które zapewniają Wam ciepło zimą, nawet jeżeli nie są specjalnie grube. I są materiały, które sprawiają, że będzie Wam zimno, nawet jeżeli one są grube. I te materiały, te drugie materiały, o których powiedziałem, świetnie sprawdzają się latem. No len, jedwab, to są fantastyczne materiały latem. Ale choćbyście mieli, nie wiem, jak mieli gruby, lniany sweter, to on dalej będzie chłodny. Również bawełna nie jest najlepszym materiałem na zimę. Są rodzaje bawełny, jak na przykład sztruks, który jest dobrym materiałem na zimę, ale zwykła bawełna nie jest dobrym materiałem zimowym. Natomiast najlepszym materiałem zimowym jest oczywiście wełna. Wełna może być dwojakiego rodzaju. Kaszmirowa, czyli wełna skóz, wyczesywana skóz, to przypomnę Wam, to jest sweter kaszmirowy. On nie jest specjalnie gruby, on jest raczej cienki, mimo to dzięki temu, że to jest kaszmir mongolski, to też ma znaczenie, jest naprawdę bardzo, bardzo ciepły. Druga to jest oczywiście wełna. Wełna, ja polecam oczywiście wełnę merino, G-Long wełny merino, to jest najlepsza wełna według mnie, zarówno jeżeli chodzi o spodnie, jak i o swety, golfy. Tutaj mamy jeszcze golf od Gansasso z wełny merino. Mam podobny od Anvera Fenzi i powiem Wam, że
że to jest fantastyczne. Ten golf plus ta krótka i możecie przy minus 10 swobodnie chodzić, zaręczą wam. A zdejmiecie jedno, jesteście w drugim, dalej jest ciepło. Lub na przykład tweed. Tweed to jest kolejna wełna stosowana głównie do marynarki, taka grubo czesana, która świetnie sprawdza się zimą, jest ciepła, jest taka idealna właśnie na zimę. Ja na sobie mam naszą nowość, marynarkę z tweedu od Loro Piana. No to jest czysto luksus. Jeszcze nie ma wszywki, ale mamy tutaj wszywki od Loro Piana. Jedną uszyliśmy 50 i mamy materiał na jeszcze jedną marynarkę, właśnie taką z tweedową od Loro Piana. Przepiękną, mówię, tweed od Loro Piana to już jest czysty luksus. Nie wiem, co jest lepsze, czy Harris tweed, czy tweed od Loro Piana, ale tam marynarkę musiałem wam pokazać. Więc to jest kolejna rzecz. Ja sam mam tweedową marynarkę, akurat z Harris tweed, którą dostałem w prezencie od mojego szefa, pana Famuły. I potrafię chodzić w golfie i w tej marynarce naprawdę przy minus 5, właśnie jedną z tej kolejki, plus czapka, bo ja muszę nosić czapkę, mi uszy marzną po prostu z jakiegoś powodu i jest ciepło. Stąd, jeżeli chcecie, żeby było wam ciepło, nie musicie mieć grubych rzeczy. Chociaż oczywiście to ma znaczenie. Ważne, żeby były rzeczy z właściwych materiałów. Z wełny, z kaszmiru. Jeżeli chcecie już bawełnę, to niech to będzie sztruks. Sztruks jest taką grubą bawełną, dość mocno przędzoną, taką ściśle przędzoną. I to jest też dobry materiał, zwłaszcza na spodnie. Ja sam dzisiaj mam spodnie sztruksowe. Jestem z nich zadowolony, choć nie da się ukryć, że moje spodnie wełniane, pokażę wam też spodnie wełniane, na przykład tutaj jest Partigiani spodnie wełniane, to jest tak, właśnie taka flanela, bo akurat uważam, że na spodnie to flanela, czyli taka gruba, mocno przędzona wełna jest najlepsza, sprawują się lepiej niż sztruks, ale przy minus 11 sztruks się spokojnie daje radę. Więc też może być, mogą być sztuksowe spodnie. To jest klucz. Drugim kluczem, żeby być przygotowanym na każde warunki, no czasami idziecie, jest zimno, wchodzicie do pomieszczenia, to nie musi być wasze biuro, to może być, mogą być klasyczne buty. Więc warto ubrać się po prostu na cebulę, czyli założyć dwie albo trzy warstwy. Czyli na przykład płaszcz nie, albo kurtkę, niekoniecznie jakoś super ciepłą, bo nie idziecie na koło podbiegunowe. Pod to może być jakiś na przykład golf lub jakiś kardigan, jakaś marynarka, jeżeli nosicie płaszcz, to może jakaś marynarka. I pod marynarkę na przykład koszula, pod kardigan może jakaś podkoszulka. Mieliśmy też podkoszulki, takie t-shirty z wełny merino, też fantastyczna rzecz na zimę. Dzięki zastosowaniu kilku warstw będziecie mogli zdjąć jedną, tutaj pozostać w dwóch pozostałych i normalnie funkcjonować. Wczoraj, kiedy tutaj szedłem do atelier, zaprzyjaźnionego z nami niedaleko, no tak ze 300 metrów. Ja miałem na sobie tylko taki wełniane polo, które też wam tutaj pokażę, czyli to wełniane polo. Założyłem moją marynarkę wełnianą, taką jesienno-zimową i czapkę i spokojnie te 300 metrów przeszedłem w tym, później wróciłem. Wszyscy tam szli w kożuchach poubierani jak na Syberię, patrzyli na mnie troszkę dziwnie, a mi naprawdę nie było zimno. I to nie dlatego, że ja lubię zimno. Nie. Tak jak jestem normalnym człowiekiem, wolę, kiedy jest mi ciepło, niż kiedy jest mi zimno. Natomiast jeżeli zastosujecie dobre materiały, wtedy będzie wam ciepło. To samo dotyczy, moi drodzy, butów. Mamy buty z ociepleniem. To są te buty. Tu jest w środku wełna merino. Jak wiecie, my wszystko mamy naturalne. To jest 100% wełny merino. Jeżeli ktoś lubi buty z ociepleniem, uważam, że ładniejszych i lepszych nie znajdzie. Ale jeżeli ktoś chciałby mieć buty, w których można chodzić w zimie, ja na przykład w moich butach nie mam ocieplenia, to można też regulować taki zwykły but za kostkę z grubej skóry, bo pamiętajcie, że to jest gruba skóra. W butach zimowych stosujemy grubą skórę. Po prostu skarpetkami. I znowu, w skarpetkach najważniejszy jest nie grubość, tu nie chodzi o zakopiańską skarpetę, tylko ich skład. Tutaj mamy wełnę merino, skarpetki z wełny merino, ciepłe. I tutaj dygresja, zaraz ktoś mi powie, panie, jak pan kręcił film o najlepszych tkaninach na lato, to też pan powiedział, że wełna. Wełna najlepsza na zimę, wełna najlepsza na lato, zawsze wełna. Tak, taka jest prawda, zawsze wełna. Wełna jest fantastyczna, jeżeli chodzi o komfort termiczny, natomiast wełna na lato jest to troszkę inna. To nie flanela, tylko wełna tropik. Inaczej przędzona, dużo luźniej, cieńsza. Stąd
Inne wełny stosujemy latem, inne stosujemy zimą, ale i zimą, i latem wełna sprawdza się najlepiej. Tutaj mamy skarpetki z wełny merino, które ocieplą buty. Jeżeli ktoś lubi coś grubszego, to tutaj mamy kilka propozycji. Skarpetki z domieszką kaszmiru, skarpetki wełniano-kaszmirowo-bawełniane nawet. Tu mamy, jeżeli ktoś lubi luksus skarpetkowy, to mamy skarpetki z Burlingtona, z dziewiczej wełny w 83%. Też bardzo ciepłe, takie zimowe. No Burlington to jest taka legenda skarpetkowa. Te skarpetki nie są tanie, kosztują ponad 80 zł. No ale uwierzcie mi, że warto sobie sprawić prezent na Mikołaja na przykład, czy pod choinkę z takich skarpetek. Będziecie zadowoleni, mają też pewną domieszkę poliamidu, chodzi po prostu o ich trwałość. Szef, pan Famuła, ma te skarpetki już od wielu lat i mówi, że świetnie mu się sprawdzają. Więc równie dobrze, jeżeli ktoś nie chce mieć butów ocieplanych, może ocieplić takie buty skarpetkami. Tylko ważne, żeby to nie były skarpetki z czystej bawełny, bo one za bardzo wam nie ocieplą. Wręcz przeciwnie, stopa wam się spoci i będzie mokro w bucie. Tylko skarpetki lub z czystej wełny, z domieszką, lub może nawet z domieszką kaszmiru, bo uważam, że właśnie taka niewielka ilość kaszmiru w skarpetce bardzo ją ociepla. Dlaczego nie 100% kaszmiru? Mieliśmy skarpetki 100% kaszmiru. One kosztowały chyba 200 zł, bo to kaszmir to kaszmir. I sprzedały się wszystkie, nie mam żadnych. Także moi drodzy, to nie chodzi o cenę, tylko jednak kaszmir na stopach nie jest zbyt trwały. To jest dosyć miękka wełna, taka, która no, w butach chodzimy, prawda, przez 8, 10, 12 godzin dziennie. Mamy je na stopach. I ten kaszmir, taki czysty kaszmir, 100% kaszmiru na stopach, niestety, ale dosyć szybko by się zniszczył. Stąd zdecydowaliśmy się jednak na skarpetki z domieszką kaszmiru, które ją ociepla, ale które wytrzymują odpowiednio długo. Moi drodzy, to są takie moje przemyślenia dotyczące ubioru. Nie trzeba się ubierać bardzo grubo, nie trzeba kupować kożuchów na zimę, bo nie ma takich zim, żeby był potrzebny kożuch. Ważne, żeby się ubrać mądrze, we właściwe materiały. Pamiętajcie, wełna, wełna Geelong, wełna merino, tweed, flanela, kaszmir, to są wszystko materiały zimowe. Nałożenie dwóch lub trzech warstw takiego materiału powoduje, że będzie wam ciepło nawet przy minus 15 czy minus 20, a jednocześnie będziecie mogli w każdej chwili zdjąć jakąś część ubrania i pozostać w komforcie termicznym, no, gdzie będzie troszkę cieplej, ale dalej nie bardzo ciepło. Więc zapraszam was serdecznie. Przyjdźcie, zobaczcie, jak działa właśnie prawdziwa wełna, jak działa prawdziwy kaszmir. Przymierzcie te stroje, mamy już ich niewiele. Właściwie nasza kolekcja ubrań się już kończy, ale jeszcze parę rzeczy z czystego kaszmiru czy czystej wełny merino u nas znajdziecie. Więc serdecznie was zapraszam i do zobaczenia w następnym odcinku.